jedziesz, jedziesz, ciśniesz, Bogu. No staram się, staram, drodzy Państwo, bardzo. Nie wychodzi mi to szczególnie dobrze, ale najważniejsze są chęci. Proszę spojrzeć na Czesława Langa. No Czesław właśnie, widzisz, w jakim towarzystwie ty tutaj nakręcasz pozytywne Czesław obroty. Czesław Walczy, ale on naprawdę dynamicznie ode mnie dużo. Jezu, po prostu jak się to robi? No, na pewno lata, lata praktyki. Przecież były takie lata, gdzie w ciągu roku przejeżdżałem prawie 50 tysięcy kilometrów. Jadąc Giro d'Italia, Tour de France, także to gdzieś tam zostaje, prawda? Jest to gdzieś zakodowane. Ale ja po prostu jestem zachwycona tym, że niektórzy kolarze dobijają do mety, po czym od razu tu przychodzą i kolejne kilometry kręcą. Tak, jest to bardzo ważne, żeby po takim dużym wysiłku, bardzo intensywnym, żeby się rozjechać. To jest tak jak koń, który biegnie w jakiejś tam gonitwie, to też go trzeba później wziąć na rozprężanie, żeby się wyluzował. Już przyjechali ci najwięksi, ci najszybsi, czyli ci z dystansu Gran Fondo. To są naprawdę terminatorzy, bo ponad 4 godziny w takim upale, na szutrze, na asfalcie, przez błoto, przez piach. Wariactwo. Ja się cieszę, że właśnie ludzie dają sobie takie wyzwania, że ludzie szukają takich wyzwań, że nie idą na łatwiznę, a właśnie mogliby jechać mniejszy dystans, 40 km, wybierają długie dystanse i próbują walki z samym sobą, bo oczywiście są zawodnicy, którzy walczą o klasyfikację, już tacy zawodowcy i tak dalej, ale dużo jest takich po prostu amatorów, którzy jeżdżą sporadycznie, ale chcą się spróbować na tak długim dystansie, mi tą satysfakcję pojechałem, nie wiem, straciłem do zwycięzcy nawet godzinę, ale przyjechałem. Dojechałem. I dojechałem, dokładnie. A ci rodzice, którzy zarażają swoje małe dzieci, 4-5-letnie, które już też od początku na tym dystansie rodzinnym wariują, są niesamowite. No jest to idea taka, żeby właśnie jak najwięcej ludzi zachęcić do ruchu. Rower jest najprostszą formą ruchu. Bardzo, bardzo dużo ludzi jeździ na rowerze, prawie 4,5 miliona i cieszę się, że możemy dla nich zrobić coś takiego, żeby się poczuli jak zawodowcy. Tu jest ta oprawa taka jak prawie na Tour de Pologne, troszkę mniejsza, ale ta scenografia, zabezpieczenie trasy, dekoracje, media, dzięki którym możemy też ludzi zachęcać do tego, żeby iść na rowerze. Już sam pomiar czasu, numer, kask, jak to zakładasz, to już się czujesz, już masz taką adrenalinę, że jest zawodowiec. Coś ważne. Dokładnie, dokładnie. A do tego jeszcze pozytywne obroty, czyli zbieramy pieniądze przez kręcenie tych kilometrów na rowery dla dzieci z domów dziecka. No to jest niesamowita w ogóle akcja, tym bardziej, że co miasto to coraz więcej kilometrów. W czwartek już dwa domy dziecka z Warszawy i z Krakowa te rowery dostały, 38 rowerów. Tak, tak, no tak wspólnie właśnie z naszym głównym sponsorem, Skandią, Paweł Zięba, prezes, wpadł na tego typu pomysł. No i cieszę się bardzo, że właśnie ta cała rodzina kolarska może nie tylko jeździć dla siebie, ale jechać jeszcze dla kogoś. To jeszcze taka dodatkowa motywacja. Przejadę, nazbieramy tych kilometrów, kupimy rowery dzieciaczkom, które tego potrzebują. Państwo też mogą pomóc. Tu w Krakowie jesteśmy. Proszę do nas przyjść. Mamy jeszcze godzinę mniej więcej. Każdy może tu przyjść do nas i pomóc nam uzbierać pieniądze na rowery dla dzieci z domów dziecka. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A gdzie w ogóle jedziemy? To słucha Włochy, co? Jedziemy, tak, tutaj, tak, właśnie Włochy. Gdzieś jakaś Riviera, piękne domki. Bella Italia. Forza, forza, forza. Proszę Państwa, a teraz Boguś Solecki z kimś, kto... Gran Fondo to jest dla mnie coś w ogóle niewyobrażalnego. Science fiction, proszę Państwa. Niesamowite. No tak, 98 kilometrów to dokładnie ten dystans, który kolarze mieli pokonać dzisiaj podczas tej morderczej próby w tym morderczym słońcu. No a z nami, można powiedzieć, niezawodny Mariusz Kowal z grupy JBG2. Mariusz dzisiaj był tak zwany teamwork, czyli praca drużynowa, wspólnie z Bartłomiejem Wawakiem, który nie tak dawno był szósty na Mistrzostwach Świata w kolarstwie górskim. Finiszowaliście, na finiszu byłeś lepszy od swojego klubowego kolegi. Tak, dzisiaj pracowaliśmy wspólnie drużyną na ten sukces. Szczęście nam dopisało, także chciałbym podziękować też kolegom z drużyny. Jak widać, drużynę mamy mocną, bo świeżo upieczeni kolarze z bardzo dobrymi wynikami. Także od samego początku staraliśmy się tutaj uważać na rywali, żeby nikt nie odjechał i udało nam się wspólnie dojechać do mety i zdobyć punkty, które nam są potrzebne do klasyfikacji generalnej. No właśnie, bo tak naprawdę tym najistotniejszym celem jest triumf w tej klasyfikacji generalnej. To było czwarte twoje zwycięstwo, jeśli chodzi o Puchar Polski. Pozostały jeszcze dwie edycje, czyli można już powiedzieć, że właściwie wszystko jest rozstrzygnięte. Czy tam jeszcze takie matematyczne szanse rywale mają? Nie, no musimy poczekać do ostatniego wyścigu, aż przejdziemy linię mety, także wtedy zobaczymy, jak to wygląda. To jest sport i musimy naprawdę uzbroić się w cierpliwość i spokojnie szykować się do następnych edycji i
zobaczymy, jak to będzie. Teraz będziemy mieli troszkę przerwy, jeśli chodzi o Skandia Marathon Lang Team, ale pamiętajmy o tym, że kolarze wciąż bardzo aktywni. Dzisiaj rozpoczęło się Tour de France, czyli szosa z udziałem 5 biało-czerwonych. Wkrótce także nasz narodowy wyścig, czyli Tour de Pologne. Będziesz z pewnością gdzieś tam sercem z naszymi zawodnikami. Tak, będę im kibicował. Życzę im wszystkiego najlepszego, co mogę im przekazać. Szczęścia i żeby uważali na siebie, są w bardzo dobrej dyspozycji, mają bardzo dobre drużyny. No i myślę, że pokażą się z najlepszej strony, jaką mogą i powalczą też na tych ciężkich trasach. No bo przyznasz, Mariusz, że to jest sytuacja no w sumie niecodzienna, to jest taki rodzaj renesansu polskiego kolarstwa. Mówię o tej szosie, że mamy zawodników, którzy nie tylko są tymi tak zwanymi gregario w zawodowym peletonie, ale także walczą w najlepszych drużynach jako liderzy o te końcowe triumfy. No przed rokiem w debiucie w Tour de France Michał Kwiatkowski był 11. Odnoszę wrażenie, że i Rafał Majka, i Michał Kwiatkowski, no i przecież Maciek Bodnar, no wielu tam startuje naszych chłopaków, mają szansę, żeby zamieszać w tym kotle. Tak, tutaj myślę, że oni tam pokażą się z jak najlepszej strony i będą, nie będą jechali tylko pasywnie, będą atakowali i będą wykorzystywali każdą okazję do tego, żeby pokazać to, co mogą. Mariusz, na koniec jeszcze twoje plany. Teraz, jak rozumiem, troszkę będzie odpoczynku po to, aby zmobilizować siły i dyspozycję taką topową zaprezentować podczas tych ostatnich dwóch edycji jesiennych. No chwilę musimy odpocząć, bo rzeczywiście mamy dużo kilometrów w nogach. W zeszłym tygodniu byliśmy w Bukowinie, też na ciężkiej trasie. Musimy troszeczkę odpocząć i zobaczymy się w następnej edycji. A gdybyś miał porównać tę Bukowinę i to dzisiaj, tam było mniej kilometrów, cięższy teren, a tutaj długi, długi naprawdę odcinek, ale z drugiej strony no ten upał potworny. No ten upał, wiatry i te piaski też dały nam się we znaki, także tutaj te trasy naprawdę były ciężkie. Mariusz, gratuluję. Jeszcze nie gratuluję ci triumfu w całym cyklu, choć ja wiem, że tak się właśnie stanie. Na razie gratulujemy Mariuszowi Kowalowi zwycięstwa dzisiaj tutaj w Krokowej na tym najdłuższym dystansie Gran Fondo 98 km. I to był właśnie Boguś Solecki, który rozmawiał ze zwycięzcą Gran Fondo. Ja właśnie chciałam teraz Państwu powiedzieć, że Skandia Marathon Lang Team nie wyglądałby tak fantastycznie, nie byłby tak pięknie zorganizowany, gdyby nie dwie osoby. Czesław Lang, z którym przed chwilą rozmawialiśmy, i Paweł Zięba ze Skandii, który wpadł na pomysł tych pozytywnych obrotów. Panie prezesie, jak się rodzą takie pomysły? No, trudno powiedzieć, jak się rodzą, natomiast rzeczywiście po tylu latach współpracy doszliśmy wspólnie do wniosku, że warto byłoby zaprosić jeszcze innych do innej trochę rywalizacji, właśnie do rywalizacji, która będzie służyła tym może, którzy nie mają na co dzień warunków stworzonych do tego, żeby aktywnie wypoczywać, rzeczywiście, żeby kupić sobie rower górski i chcemy pomóc w bardzo prosty sposób, zapraszamy wszystkich chętnych, usiądźcie na rower, na trenerze, kręćcie razem z nami, każdy kilometr zamienimy na złotówki, te złotówki znowu posłużą nam do tego, żebyśmy mogli kupić rowery i tak to się już dzieje, już po raz kolejny etap teraz w Krokowej, gdzie rzeczywiście zbieramy kilometry i zbieramy złotówki. Serce rośnie, proszę Państwa. Dzieci dostają rowery. W czwartek po raz pierwszy było przekazanie. Dzieci z domów dziecka z Warszawy i z Krakowa. Ale przypominamy, że miasto, które najwięcej kilometrów wykręci, dostanie dwa razy tyle, niż po przeliczeniu wyjdzie rowerów. Tak, dokładnie tak. Każde miasto, które zgromadzi największą ilość uczestników i rzeczywiście wykręci największą ilość kilometrów, otrzyma drugą, bym powiedział, podwojoną liczbę rowerów. Na dzisiaj, chciałbym tylko powiedzieć, prowadzi Kraków. Tak, więc ponad 1000 kilometrów tam wykręci. Tak. Ponadto jest duże wyzwanie. Rzeczywiście pamiętam, w Krakowie kolejka stała do tego, żeby kręcić. I warto jednak pamiętać, bo mamy jeszcze kolejne edycje przecież. Mamy przed nami Dąbrowa, zaraz po Tour de Pologne, po wakacjach. Także myślę, że wszyscy, którzy chcą się włączyć i porywalizować, będą mieli gdzie. Proszę Państwa, cieszy nas to bardzo, że zakochujemy się po prostu w sporcie, w dobrej zabawie, w rekreacji. Ale co najistotniejsze, tutaj są całe rodziny. I tu jedno drugiego mobilizuje i motywuje do tego, żeby jeszcze szybciej, jeszcze dalej. I rodziny, które biorą udział w tym konkursie, na tym dystansie rodzinnym, gdzie nawet maluchy po prostu w kaskach jadą, to jest coś tak pięknego, czym powinniśmy się chwalić w całej Europie, a może nawet na świecie. Wielkie dzięki za to. Dokładnie, ja się ogromnie cieszę, że jesteśmy w stanie budować takie zdrowe relacje. Rzeczywiście, gdzie pomagamy sobie wzajemnie, gdzie zapominamy o wszystkich konfliktach, nie ma znaczenia, kto skąd przyjechał. Tak naprawdę bawimy się wspólnie razem i o to chodzi. Jest to wizytówka, chcemy być nowoczesnym społeczeństwem, więc powinniśmy do tego dążyć i powinniśmy szukać takich momentów, które będą nas scalały. I
myślę, że Skandia Maraton jest taką imprezą, która pozwala wszystkim uczestniczyć i cieszyć się tym. Bardzo nam przyjemnie spotykać się z Wami co drugi weekend albo co tydzień nawet w telewizji regionalnej, bo my cały czas bardzo Wam kibicujemy i chcemy, aby nasi widzowie również wiedzieli, jakie piękne imprezy dzieją się w naszym kraju i jak wiele osób, bo przecież 1000 osób aż stanęło na starcie dzisiaj. Tak, niesamowite. To cieszy rzeczywiście i zapraszam wszystkich chętnych na kolejne imprezy. Spotykamy się, tak jak powiedziałem, już we wrześniu w Dąbrowie Górniczej i będzie kolejny weekend rowerowy. I Paweł Zięba też będzie jechał tymi rowerami. Tak jest. Niesamowici jesteście, proszę Państwa, niesamowici. Ciekawe, czy Boguś cały czas jeszcze kręci pozytywne kilometry. Ten to ma też zdrowie, co? Ten Boguś Solecki. Halo, Boguś? Drodzy Państwo, ja już nie kręcę, ale najważniejsze, że mam fantastycznego zmiennika, a tym zmiennikiem jest nikt inny jak Czesław Lang, nasza genialna gwiazda sprzed lat, no i teraz promotor kolarstwa największy w Polsce, ze swoim całym prawie Lang teamem, Adam Siluta, Janusz Siluta, panowie pomagają, trzymają rower, Czesław kręci, wszystko się zgadza. No tak, oczywiście, to nawet nie trzymają rower, Adaś odpowiada za cały marketing, Jasiu za scenografię, także naprawdę to są moje prawe ręce, dzięki którym możemy organizować tego typu imprezy. No tak, organizacja takiej imprezy, drodzy Państwo, jak Skandia Marathon Lang Team, to właściwie jest coś na pułapie tej kolarskiej Ligi Mistrzów, czyli tych największych wyścigów, bo scenografia, wszystko to, co tutaj obserwujemy, to miasteczko rowerowe, te pomiary czasów, no to jest rodem czy żywcem wzięte z takich imprez jak Tour de France, no i przede wszystkim nasz Tour de Pologne. Taka jest idea tego, ponieważ pomysł organizowania Skandii maratonów Lang Team powstał w prosty sposób. Organizując maratony w dużych miastach, takich jak, nie wiem, Białystok, Olsztyn, wyjeżdżaliśmy, te miasta dalej chciały, żeby się coś działo. Nie mieliśmy, bo my musimy zmieniać trasę, bo Tour de Pologne to oprócz emocji sportowych również promocja najpiękniejszych zakątków naszego kraju. Ale pomyśleliśmy sobie tak, że okej, do tej pory oglądaliście kolarzy, podziwialiście kolarzy, a teraz damy Wam taką scenografię, damy Wam taką oprawę, damy Wam taką organizację i sami bądźcie tymi kolarzami. Bardzo się to z ludziom spodobało, przyjęło się, no i stąd tak wielkie zainteresowanie. Tysiące ludzi przyjeżdża do nas, zakłada kaski, numery startowe, jedzie, ma swój czas i naprawdę są bardzo szczęśliwi. Panowie, jak wy to robicie, że tak potraficie pięknie to wszystko zorganizować? Z tym pytaniem zwracam się do Adama. Właściwie no ten temat jak zawsze powraca, ale ilekroć ja jadę na Skandię Maraton, czy na Tour de Pologne, czy na imprezy przez was organizowane, jestem pełen podziwu, że można zrobić w Polsce, która wydawałoby się jeszcze niedawno jest synonimem, no powiedzmy, nie do końca tej europejskości, taką imprezę na światowym poziomie. Mamy szefa, który stworzył zespół i w tym zespole każdy wie za co ma odpowiadać i staramy się, żeby wszystko było dopięte, żeby było perfekcyjne. Wprowadzamy co roku też jakieś nowości, które powodują, że jest to coraz bardziej ciekawe i że ludzie, którzy przyjeżdżają, są zadowoleni, są szczęśliwi, że mogą w tym wystartować. Panowie, przy okazji, jak jesteśmy tutaj wspólnie, możemy już zaprosić na te kolejne imprezy związane z kolarstwem w Polsce. Jesteśmy jeszcze na tej letniej edycji w Krokowej, Skandia Marathon Lang Team, ale niebawem nasz wielki narodowy wyścig Tour de Pologne, no i Tour de Pologne Amatorów. Tak, zapraszamy już 3 sierpnia do Gdańska, gdzie będzie otwarcie wyścigu, jest to sobota. Przy Stoczni Gdańskiej patronat honorowy nad startem objął Lech Wałęsa. Chcemy właśnie tym startem pokazać, że to tutaj 25 lat temu my Polacy zaczęliśmy walczyć o zmianę ustroju. Później jedziemy przez ciekawe miasta, bo meta start w Gdańsku, meta w Bydgoszczy, później Toruń, Warszawa, Rzeszów, Kielce, Rzeszów, Tarnów, Katowice, no i wjeżdżamy w góry Zakopane do Szewskiego Plesa. Pierwszy etap taki między Polską a Słowacją. Królewski etap Bukowina-Bukowina i w Krakowie kończymy od 3 do 9, także zapraszamy wszystkich, którzy będą chcieli i wystartować też, bo 8 robimy wyścig Tour de Pologne dla amatorów. Będziemy tam na pewno. A dla dzieci codziennie na mecie każdego etapu robimy Nutella Mini Tour de Pologne, czyli dzieci i młodzież też mogą wystartować w scenografii wyścigu, dostają koszulki pamiątkowe, także będzie dużo się działo. Ależ emocji, drodzy Państwo. 16:46 zapraszamy na kolejne łączenie. To już ostatnie, niestety. No, łezka się wokół kręci, ale jeszcze będziemy z Państwem. To jest telewizja regionalna, to jest Skandia Marathon Lang Team, a Czesław Lang jedzie po rowery dla dzieci z domów dziecka. Tak, jedziemy po rowery dla domów dziecka, ponieważ za każdy przejechany kilometr 20 groszy odkładamy na to, żeby później za te pieniążki można było dzieciaczkom wielkie dzięki. Kręcimy Czesław, a my widzimy się 16:46.